Zespół Szkół Technicznych w Elblągu znajduje się przy ulicy Grodgera. Jest to byłe technikum budowlane. Jest to szkoła z 60-letnią tradycją. Od wielu lat kształcimy przyszłych techników budownictwa. Od 2000 roku kształcimy techników architekta krajobrazu, natomiast rok 2009 był rokiem, w którym zaczęliśmy kształcić techników analityków. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik analityk nie tylko kształcą się na podstawie podstawy programowej, ale również biorą udział w szeregu zajęć laboratoryjnych, rozwijających, przygotowujących do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Od tego roku baza szkoły dzięki programowi Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Elblągu, szkoła wyposażona została w wiele pracowni. Dwie pracownie analityczne, dwie pracownie ogólnobudowlane, pracownię projektową. Są to pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Ten sprzęt służy naszym uczniom do zdobywania umiejętności, bo zajęcia, które są realizowane w klasach, są to zajęcia teoretyczne, natomiast zdobywanie umiejętności odbywa się w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych. Młodzież ucząca się w zawodzie technik budownictwa jest przygotowywana do wykonywania dokumentacji technicznej, organizowania i kierowania robotami budowlanymi, wykonywania prac zbrojarskich, oznaczania cech technicznych materiałów budowlanych i prawidłowego ich zastosowania, stosowania nowoczesnych technologii inżynierii materiałowej, wykonywania pomiarów, sporządzania inwentaryzacji i kosztorysów. Zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach ogólnobudowlanej, laboratoryjnej czy projektowej. Wyposażenie pracowni ogólnobudowlanej pozwala na badanie podstawowych cech materiałów budowlanych, takich jak gęstość czy wytrzymałość. W ramach zajęć uczniowie projektują mieszanki betonowe, wykonują badania kruszywa, a także sporządzają krzywe przesiewu dla projektowanego betonu. Taki sposób zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych umożliwia po ukończeniu szkoły podjęcie pracy w zawodzie technik budownictwa lub też kontynuowanie nauki na uczelniach politechnicznych na kierunkach budownictwo, konstrukcje, architektura, urbanistyka, geodezja czy inżynieria sanitarna. Uczniowie uczęszczający do klas o profilu technik architektury krajobrazu zdobywają wiedzę z zakresu wykonywania prac w obiektach architektury krajobrazu, sporządzania analiz przestrzennych, sporządzania i czytania dokumentacji projektowej, opracowywania projektów obiektów architektury krajobrazu, urządzania różnorodnych obiektów małej architektury w terenach zieleni, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów i obiektów architektury krajobrazu. Taki sposób zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych umożliwia po ukończeniu szkoły podjęcie pracy lub też kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych w zakresie takich kierunków jak kierunki plastyczne, urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz czy architektura. Uczniowie kształcący się w klasach o profilu technik-analityk zdobywają wiedzę z zakresu przygotowywania sprzętu laboratoryjnego, sporządzania odczynników chemicznych oraz wykonywania i opracowywania badań analitycznych. Młodzież ucząca się na kierunku technik-analityk może wybrać zajęcia dodatkowe z zakresu kosmetologii, zagadnień medyczno-farmaceutycznych czy też dobrej praktyki, pragmatyka służby w policji. Taki sposób zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych umożliwia po ukończeniu szkoły podjęcie pracy w zawodzie technik-analityk lub kontynuowanie nauki na wielu kierunkach studiów, takich jak medycyna, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, bioanalityka czy inżynieria chemiczna. Jest to również kryminologia, a także nauki na uczelniach resortowych, takich jak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Atutami Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu są profesjonalna kadra nauczycielska i specjalistyczna,
nauczyciele, akademicy, pracujący z młodzieżą naszej szkoły, bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, nowoczesne sale lekcyjne i laboratoryjne, fantastycznie wyposażona biblioteka, możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas praktyk krajowych i zagranicznych. Jest to również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w obszarze zajęć przedmiotowych, rozwijających zainteresowania uczniów, a także wyrównujących szanse edukacyjne. Jesteśmy bezpieczną szkołą.